Dobry wieczór. Proszę Państwa, niedawno zepsuł mi się telewizor. To znaczy, wszystko się zepsuło, z tym, że głosu nie było w ogóle, a obraz był mocno zamglony, także prawie nie było widać, co tam pokazują w tej telewizji. Myśmy jednak całą rodziną zawsze siadali wieczorem, bo okazuje się, że ognisko domowe najlepiej grzeje się przy kineskopie. Do tego telewizora przychodzili różni ludzie, nikt tego nie umiał naprawić. Myśmy się już przyzwyczaili do tego, że tam nic nie widać i nawet nas to bawiło, bo sport się fajnie oglądało, bo nie wiadomo było, jaka dyscyplina. Polityków poznawaliśmy po ukłonach. O, na przykład premier kłania się tak, a prezydent tak. A najbardziej lubiliśmy, jak żegna się minister Jacek Kuroń. To mniej więcej tak jest. Dobranoc Państwu. Z tym, że myśmy nie słyszeli oczywiście tego dobranoc Państwu, to było tak. To tak jak taka dobra niania, tak ułoży człowieka do snu, naopowiada o tych bajkach, jak to tam wilk zjadł kapturka, kopciuszek zgubił, pantofelek, tego. Potem jeszcze doda, wiesz co dzwoniła wychowawczyni, żeby ojciec koniecznie jutro do szkoły przyszedł i powie, no śpij dobrze. To pan minister tak opowiada takich rzeczy, że cierpnie skóra, potem dobranoc Państwu. No i to tak już było, fajnie, wszystko fajnie, tylko pewnego dnia nagle ten telewizor naprawiał się sam. Zaczęło się od tego, że się obraz wykrystalizował. Pokazała się taka chmurna twarz. Ja nawet myślałem, że to może ten wicepremier Obudowski wrócił. Straszne takie spojrzenie chmurne. A za chwilę włączył się głos i usłyszałem. Siedzicie wygodnie, uże wasze telewidzenie budę trabotać. Один, два, три. Matko Boska, patrz, co się stało? Żona weszła do pokoju, chudsza o 20 kg. 5, 6, 7. Wbieg synek ze szkoły. Mleczne zęby mu odrosły. No, szkoda troszkę, że na miejsce tych stałych, no ale zawsze dobrze. 8, 9, 10. Już żonie chciałem opowiedzieć o tym cudownym uleczeniu telewizora, gdy przypomniałem sobie, że 3 miesiące już ze sobą nie rozmawiamy. I wtedy usłyszałem, no proszę, wystarczy 3 miesiące do ciebie się nie poodzywać i spłuczka naprawiona. Czyli dało się. Zaraz, chwileczkę. Ja żadnej spłuczki nie naprawiałem. To kto? Sama się naprawiła? 11, 12. Myślę, aż to taki numer. Myślę, a gdzież on był, ten Kaszpirowski do tej pory? Przecież tu tyle rzeczy było do zrobienia. I wiecie Państwo, dowiedziałem się, wiem. On był super tajny. Dopiero głasność go wydobyła. To był facet, który pracował na kosmodromie Bajkonur. On liczył tylko w drugą stronę. 3, 2, 1, 0. I faktycznie było 0. Oni się przekonali, że co on powie, to się sprawdza. Jak oni powiedzieli 0, puch, nic nie wystartowało. 0. Słuchajcie, naprawdę wszystko się sprawdza, co on mówi. Kiedyś on mówi tak. Ja Państwa przepraszam za swój rosyjski język, ale mnie już kiedyś powiedziano, że ja mówię, nauczyciel mi powiedział, że ja mówię po rosyjsku tak jak przed wojną, dlatego że przed wojną nikt się rosyjskiego nie uczył. No więc on mówi tak. Teper niektórzy z was budą spać. No niektórzy i nie. I to się sprawdza. Ja spałem, a żona prasowała, naprawdę. Tylko tak w pewnym momencie sobie uprzytomniłem, jak to dobrze, że tego Kaszpirowskiego dopiero teraz wydobyli. Bo jak troszkę wcześniej, to on by uleczył nam Breżniewa albo na przykład socjalizm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.